zapraszamy! Max i Ruby! Niespodzianka babci. Skończyłam śniadanie, mamo. Ja też. Świetnie. O, otworzę. Rety, a co to takiego? Jakieś pudło? Dostaliśmy paczkę od babci. A to coś dla nas? Dla Maxa i Ruby. Hurra! Zaczekajcie na mnie z otwarciem pudła. O. To wielka niespodzianka. Całuję babcia. Zgadza się. Babcia dzisiaj wraca z wycieczki. Uwielbiam niespodzianki. Ty chyba też, co? Nie tak prędko. Babcia uwielbia niespodzianki. A my nie chcemy jej sprawić zawodu, prawda? Nie chcemy. Świetnie. Przygotujmy dla niej kartkę z podziękowaniem. Ciekawe, co jest w pudełku. Ogromna lalka, którą babcia przywiozła z dalekich krain? Albo piękna szkatuła na biżuterię i błyskotki? Tak czy siak, to pewnie coś bardzo niezwykłego. Więc ta kartka też musi być bardzo niezwykła. A może babcia przysłała nam najnowszą książkę o Trusi Dru? Najlepsze w niespodziankach jest zgadywanie, co to takiego. Max! O, hej, Ruby! Hej, Max, co ty kombinujesz? No bo papier się rozerwał. Właśnie widzę. Chcesz sprawić babci radość i wspólnie otworzyć prezent? To może w tym czasie idź się pobawić na górze. Dzięki temu szybciej czas ci zleci. Dobrze. Ha, wystarczy odrobina kleju. Proszę, ani śladu. Prezent babci wciąż jest niespodzianką. Teraz mogę w spokoju dokończyć kartkę. Skaczące kurczaki. Trudno jest zrobić kartkę z podziękowaniem, jak jeszcze nie wiadomo, za co się dziękuję. Ale babcia zawsze się cieszy, kiedy narysuje na kartce dużo serduszek. Więc może jeszcze kilka różowych. Mam świetny pomysł. Ostrożnie! Wchodźcie! Dobra robota! Proszę, teraz będzie wiadomo, że to kartka ode mnie i od Maxa. Co ten Max znowu kombinuje? Babcia chciała zobaczyć, jak otwieramy ten prezent. Nie chcesz jej sprawić przykrości, prawda? Nie. Świetnie. Wezmę skaczące kurczaczki. O! A teraz idź się pobawić, a ja naprawię papier. Znowu. Dobrze.
kawałek taśmy to załatwi. I po krzyku. Teraz mogę zająć się kartką. Śmigłowiec ratunkowy wkracza do akcji! Wszystkie systemy sprawne! Homar! Przestań, Homarze! Przestań! Wyszła idealnie. I skończyłam ją w samą porę. Ciekawe, co powie babcia, jak ją zobaczy. I ciekawe, co jest w pudle. No dobrze, gdzie tu postawić tę kartkę? Już wiem. Na stole, żeby babcia ją zobaczyła od razu, jak tylko tutaj wejdzie. O! Dlaczego twój helikopter lata po salonie? A? O nie! Nie wolno! Sio, helikopterze! Wieża kontrolna do pilota Maxa. Proszę sprowadzić śmigłowiec na ziemię. Dobrze. Podchodzę do lądowania. Na razie nie możemy otworzyć pudła. Nie chcesz, żeby babcia widziała, jak otwieramy pudło z niespodzianką? To będzie radość dla nas wszystkich. Masz rację. Co? Nie, Homarze! Proszę, możesz zabrać Homara i śmigłowiec do swojego pokoju? Dobrze. Bądź grzeczny, Homarze. Dziękuję. Tutaj będzie mi potrzebne coś mocniejszego niż klej czy taśma. Zajrzę do kuferka z przyborami. To załatwi sprawę. Przyjdziesz mi z tym pomóc? Już otwieramy prezent? Nie, ale musisz przytrzymać palcem sznurek, żebym mogła zawiązać. Gotowe. Dziękuję, Max. Chyba czas trochę tu posprzątać. Babcia będzie tu lada chwila. Będzie zachwycona naszą kartką z podziękowaniem. Babcia przyszła, otworzę! O nie! Już biegnę, babciu! Babciu! Dzień dobry, Ruby! Widzę, że dostaliście z Maxem mój prezent niespodziankę. A gdzie Max? Nie wiem, zniknął. Jeszcze przed chwilą tu był. Niespodzianka! A to ci dopiero niespodzianka. Dziękuję, babciu. Nie ma za co, Maksiu. Niespodzianką był skuter? Wow, nigdy bym na to nie wpadła. A może sprawdzisz w pudełku, Ruby? W środku była jeszcze jedna niespodzianka. To jak? Weźmiemy twój nowy, śliczny skuter na przejażdżkę próbną po parku? Naprzód, Max! Zaczekamy na Ruby przed domem. Najlepszy prezent na świecie! Ruby chyba też sądzi, że jej prezent jest najlepszy. Nowiuteńkie wrotki! Takie jak twoje, babciu! Dziękuję za prezent!
Nie ma za co. Bardzo się cieszę, że zaczekaliście na mnie z tą... niespodzianką! A teraz pośmigajmy! Wee! Kosmiczny spodek. Co to takiego? Super kosmiczny spodek. Fajnie, zabierzmy go do ogródka. Niech leci, wyżej, wyżej. Prosto w kosmos. W super kosmos. Bez tego raczej nie polecą w superkosmos. Hej, Max! Zgubiłeś kawałek swojej nowej zabawki. Superkosmiczny spodek! Będziecie nim latać po ogródku? Nie, będziemy nim latać po kosmosie. Uuu, jak prawdziwi astronauci! O nie, nasze malinki! Hej, sio! Sio! Uciekaj, łakomczucho! Sio! Co się stało? Ta wrona podskubuje nasze maliny. Niedługo zje wszystkie, a tata chciał upiec wieczorem ciasto. No i co ja mam teraz zrobić? Super kosmiczny spodek! Wybacz, Max. Nie mam czasu składać twojej zabawki. Nic nie szkodzi. Muszę znaleźć sposób, żeby przepędzić te ptaszyska. Już wiem. Potrzebujemy stracha na wróble. Czego? Stracha na wróble. Odstraszy też tę natrętną wronę. Dwie wrony. Chcecie mi pomóc zrobić stracha na wróble? Nie, dzięki. Zaczekaj na mnie. Chyba mam wszystko, czego trzeba na idealnego stracha na wróble. To chyba dobre miejsce. No i proszę, idealny! Wygląda świetnie, Ruby. Cieszę się, że użyłaś starych ubrań Maxa. Ja też. Dzięki, mamo. Wiem, że świetnie się spiszesz i przegnasz stąd te dwie natrętne wrony. O, teraz to są już trzy wrony. A to gdzie się zakłada? Na czubek. Gotowa do odliczania, komandor Lilciu? Gotowa, kapitanie Maxie. 3, 2, 1. Startujemy! Dokąd on poleciał? Tam jest! Szybko! Maxiu, ostrożnie, depczesz roślinki. Ups, przepraszam. Nic nie szkodzi. Tylko wyjdź już z tych krzaków. Musicie sobie znaleźć jakieś inne miejsce do zabawy. Z daleka od tych malin. A może na przykład tutaj? Dobrze. Pewnie. Muszę się zająć strachem na wróble, żeby przepędzić te ptaki. Bawcie się dobrze. Ojoj, cztery wrony. Chodź, Max, spróbujmy jeszcze raz. Bardzo proszę, panie strachu. I jeszcze wąsy. A
ale czegoś mi tutaj brakuje. Już wiem! Kapelusz! Dobrze, gotowi do startu. 3, 2, 1. Wyżej, wyżej, wyżej! W kosmos! Startujemy! Stój, wracaj! Ups. Max, co ty wyprawiasz? Proszę, czy możesz uważać? Trzęsiesz całym krzakiem i przez to maliny spadają na ziemię. Przepraszam. Proszę, spróbuj dosięgnąć patykiem. Mam go! Poleciał daleko, kapitanie Maxie, ale nie poleciał... Wyżej, wyżej, wyżej! Wiem, że coś wymyślisz, Max, ale idźcie się bawić z Potkiem gdzieś indziej, zgoda? Żeby znowu nie utknął w krzakach malin. Dobrze, chodźmy. Do stacji kosmicznej, komandor Lilciu! Dalej, kapitanie Maxie, gotowi do startu! Na pewno poleci wyżej, wyżej, wyżej! Ja to wiem! Tak, do superkosmosu! Zium! Gotowa, komandor Lilciu? Gotowa, kapitanie Maxie! 3, 2, 1... Startujemy! Dopiero skończyłam stawiać stracha na wróble, a już go muszę naprawiać, Max. Przepraszamy, Ruby. A, nic nie szkodzi. Proszę, teraz jest gotów, żeby odstraszać ptaki. Teraz jest 5 wron! Nie przejmuj się, nasz strach na wróble je przegoni. Pójdę po koszyk, żeby nazbierać malin na ciasto, a on niech sobie tutaj zostanie i robi swoje. Spodek jest chyba do góry nogami. Pamiętasz? Tak już próbowaliśmy. Ani jednego ptaka w pobliżu. Jejku, mój strach na wróble działa, Max. Sio, sio! Po prostu nie wierzę. Nie boicie się stracha na wróble? On wam się podoba? Ptaki nie boją się stracha na wróble. Zjedzą wszystkie maliny. I co ja mam teraz zrobić? Może w ten sposób? Teraz chyba działa. Gotowa, komandor Lilciu? Gotowa do startu, kapitanie Maxiu. 3, 2, 1. Superkosmiczny spadek! Startujemy! Tak! Ale jest wysoko! Zium, zium, zium! Super kosmiczny spodek! Max, wystraszyłeś wrony! Tak! Woohoo!
Placek z malinami dla szanownego pana. Dziękuję. I jedna porcja placka dla szanownej pani. Dzięki, tato. Nie, to my dziękujemy. Tak, Ruby. Dzięki tobie i twojemu strachowi na wróble mamy maliny na placek. W zasadzie to pomógł mi Max i jego super kosmiczny spodek! Tak! Max i Ruby! Max i Ruby lubi ich świat. Max i Ruby